Dzień dobry, to jest Tweet Wirtualnej Polsce. Ja nazywam się Michał Wróblewski, a moim i Państwa gościem jest dziś prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, lider Koalicji Polskiej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Witam, dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, zdziwiły pana słowa Mateusza Morawieckiego czekającej nas być może III wojny światowej? Zmartwiły mnie stanem pana premiera, bo to już jest odlot na jakąś matplanetę i gdzieś krążenie poza orbitą ziemską. Naprawdę to, że pan premier ma swoje problemy, jak widać, to jest jedno, ale to, że te problemy stają się problemami nas wszystkich, bo to oddziałuje szczególnie na przykład na inwestorów zagranicznych. Jeżeli czytają takie wypowiedzi premiera rządu polskiego, no to nie sądzę, żeby ten odsetek inwestycji w Polsce wzrastał, tylko raczej będzie spadł. Niepewność prawa i głupoty wypowiadane przez premiera Morawieckiego. Chodzi o słowa premiera Mateusza Morawieckiego z wywiadu dla Financial Times. To jest jedno z najbardziej wpływowych pism w ogóle. Ja usłyszałem od współpracowników premiera, że to był autoryzowany wywiad i słowa absolutnie świadome. I to ma być jakiś element taktyki premiera Mateusza Morawieckiego, który zdaniem jego współpracowników w zeszłym tygodniu w Brukseli, Strasburgu był bardzo łagodny, a co jakiś czas musi wysłać taki ostry sygnał, który wybrzmi nawet poza Polskę. Czy to jest z punktu widzenia strategicznego działanie skuteczne, uzasadnione, racjonalne? W czasopiśmie, w dzienniku, który pan wymienił, do kogo to ma trafić? Że Polska, premier Polski przepowiada trzecią wojnę, jak Unia Europejska... Mówi, że będziemy się bronić, nawet Komisja Europejska wypowie nam tę trzecią wojnę. Realizując swoje zobowiązania wobec państw członkowskich, które mają przestrzegać praworządności, również Polska się na to zgodziła i pan premier Morawiecki. No to jest taktyka od ściany do ściany. Najpierw się godzi na to, żeby praworządność powiązać ze środkami europejskimi, a później mówi, że przez to, że jest ta zasada, będzie wywoływana trzecia wojna światowa. Znaczy, to kompletnie się nie trzyma ani ładu, ani składu. Ja wiem, może chodzić o to, że premier Morawiecki grozi, że jeśli fundusze unijne do Polski nie trafią, a Komisja Europejska będzie na nas nakładać kary, to Polska zablokuje pakiet klimatyczny, czyli nie będzie tego pakietu realizować, bo po prostu nie będzie miała na to pieniędzy. Może ten argument do pana trafi? Dla mnie trafia jeden argument. Środki powinny już być dzisiaj tu w Polsce. Ja mam pytanie do premiera Morawieckiego. Gdzie jest KPO? Ile milionów wydano na billboardy, które wieszczą triumf rządu 770 miliardów? Gdzie są te miliardy? 6 milionów złotych. Dlaczego? Na kampanię. No właśnie. No to jest już kampania nieuczciwa, bo tych pieniędzy wciąż nie ma w Polsce. Ja oczekuję, że one trafią w to, co było zawarte też w rezolucji, że jest możliwość i parlament wzywa, żeby trafiały bezpośrednio do beneficjentów. Na przykład do wspólnot samorządowych, do przedsiębiorców, do rolników. I to jest chyba dobre wyjście, bo jeżeli rząd nie chce tych pieniędzy, bo nie chce spełnić warunku likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Zapowiada to, ale nie chce tego zrobić. My wzywamy rząd do natychmiastowego wycofania się. Zrobić. Nawet natychmiastowego wycofania Jarosław, się. Jarosław Kaczyński nawet w ostatnich wywiadach, zwłaszcza w gazecie. Jarosław Kaczyński to mówi od 2 miesięcy, że ją zlikwiduje. Tylko nie ma likwidacji. Nie ma pan wrażenia, że z naszymi rządzącymi jest tak, że im głośniej podnoszone jest larum i im prezes Kaczyński jest ostrzejszy w retoryce, a tym bardziej spodziewane jest jednak to zrobienie kroków w tył, jeśli chodzi o pewne kwestie, bo ja mam wrażenie, że tak właśnie jest. Bo to jest takie napinanie mózgów, ale jak przychodzi do podniesienia ciężaru, to widać, że to jest wszystko tak napompowane, nafaszerowane jakimiś sterydami, a nie prawdziwą siłą. Strefy wolne od LGBT. No ile heroizmu było w radnych PiS-u w podejmowaniu tej decyzji i obronie, która trwała kilkadziesiąt minut, jak już przyszła naprawdę taka jasne stanowisko Komisji Europejskiej, to we wszystkich sejmikach się z tego wycofali. Co było z IPN-em? I też walka o prawdę miała być na całym świecie. Wycofani się z ustawy. Teraz wycofali się z Sądu Najwyższego, zmian Jarosław Kaczyński, i Mateusz Morawiecki tych pieniędzy. Izba Dyscyplinarna. Nie chcą no stracić. To wszędzie to jest wywieszanie. Ale wie pan, różnica polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce wytworzyć wrażenie, że to się wszystko wydarzy na własnych warunkach Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość musi tak samo uznać, że Izba Dyscyplinarna nie działa, a nie, że ta zła Komisja Europejska zwraca nam uwagę. No ale to jest tylko i wyłącznie działanie takie PR-owe, wizerunkowe, a nie prawdziwe. Panie prezesie, a czy działaniem realnym,
czy PR-owym. Była też szereg konferencji w całej Polsce wczoraj z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, który ogłosił taki mocny program wielomiliardowy dla polskich samorządów. Pan docenia to jako człowiek również, który jako lider partii... Ja się wywodzę z samorządu, jesteśmy bardzo silni w samorządzie. Samorząd to jest priorytet. No, docenia pan te działania? Tylko jedną ręką się zabiera 16 miliardów, a drugą się daje 12. 4 miliardy zostaje dla rządu, bo tak jest w Nowym Ładzie, że większe straty są niż na podstawie tej ustawy zwroty dla samorządu. I ja prześledziłem miejscowości powiatowe na razie w moim okręgu wyborczym, wszystkie tracą. Kilka albo kilkadziesiąt milionów. Na przykład Tarnów 38 milionów zabrane, a 30 dane minus 8. No i to pokazuje, że nie jest to uczciwe postawienie sprawy, bo lepiej zostawić te pieniądze we wspólnocie samorządowej. Dać to, co my proponujemy. Większy udział w podatkach, również zwrot VAT-u od inwestycji i udział w VAT-ie dla samorządu. To by było uczciwe. Kupujesz w Brzesku, w Bochni, w moim okręgu wyborczym, tam płacę, tam zostają te pieniądze z zakupów, bo tam utrzymuje miejsca pracy. No właśnie prezydent Aleksandra Dulkiewicz wczoraj mówiła, że to planowanie finansów publicznych to jest postawione na głowie i że tutaj rząd zakłada kaganiec samorządom polegający na tym, że z góry, tak mówi pani prezydent, będziemy mieli informację, jaka kwota jest przewidziana jako wpływ z CIT-u i z PIT-u, czyli to jest takie centralne zarządzanie finansami samorządów. Ale mimo wszystko, czy nie docenia pan tego, że pewne te sterydy finansowe są jednak przeznaczane na samorządy? Jak się więcej zabrało... To... Ale rząd jeszcze tego nie zabrał, bo jeszcze Polski Ład się nie realizuje. To jest wszystko suma Polskiego Ładu. To jest ustawa z Polskiego Ładu. Zresztą tak pan premier wczoraj mówił. To jest część Polskiego Ładu, z rekompensata dla samorządów. Chcą wyprzedzić, zanim zabiorą, to chcą wystawić czeki na papierze. Pytanie, czy wszystkie te czeki zostaną na papierze zrealizowane, czy te pieniądze dotrą. Jest zaraz koniec roku. Czy samorządy będą miały możliwość wydania w tym roku? Przecież to są pieniądze rozdawane na przyszły rok w dużej mierze. Inwestycji nie da się zrealizować w ciągu 2 miesięcy, żeby je wyłączyć, rozliczyć to wszystko. Były takie zdjęcia, na przykład widziałem wczoraj, mocno się rozchodziło zdjęcie posłanki PiS-u Małgorzaty Wasserman i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i oni występowali na tej konferencji, mówili o tych środkach dla Krakowa choćby, więc to jest taka kwestia, która niektórych polityków z przeciwległych obozów łączy. Akurat pani poseł Wasserman z prezydentem Majchrowskim współpracuje od dawna i zabiegała też o to, żeby trafiły środki na przykład na igrzyska europejskie, które mają się widziałem konferencję prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka z Michałem Dworczykiem, akurat nie wczoraj, ale jakiś czas temu. Ale to ja też nie widzę problemu do wspólnych wystąpień, jeżeli jest jakiś dobry temat. Jeżeli ktoś uznaje z samorządowców, że jest dobry temat, żeby wystąpić z rządzącymi, to przecież to nie jest nic złego. Ja nie jestem w Platformie Obywatelskiej, gdzie jest zakaz spotykania i rozmowy z przedstawicielami PiS-u, tylko w Polskim Stronnictwie Ludowym, więc tu się zasadniczo różnimy. Króciutko, panie prezesie, zamykając ten temat, to jest bardziej PR czy realna pomoc? Moim zdaniem jest dużo więcej zabieranych pieniędzy niż oddawanych, a jest też centralizacja przekazu. Że to nie samorząd coś buduje, tylko teraz rząd będzie budował wszystko. I uważam, że to jest dewastacja Rzeczpospolitej Samorządowej, w której na poziomie lokalnym powinno się rozstrzygać większość spraw. I my mamy inną filozofię niż rządzący. My uważamy, że trzeba oddać kompetencje samorządom w zakresie ochrony środowiska, spraw przeciwpowodziowych, spraw doradztwa rolniczego, sportu, turystyki, te, które zostały zabrane, a nawet poszerzyć kompetencje samorządowców. Dekoncentracja administracji publicznej, czyli przenoszenie instytucji centralnych poza Warszawę. Decentralizacja państwa polskiego. Rzeka, też już bardzo dużo. Kilka formacji to zapowiadało. No tylko my to realizujemy. My to realizujemy w samorządach na przykład wojewódzkich. Tuż przed zapowiedzianym odejściem z rządu wicepremiera do spraw bezpieczeństwa państwa Jarosława Kaczyńskiego, tenże Jarosław Kaczyński przychodzi do ofensywy dzisiaj z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej. Ma pokazać projekt ustawy o obronie ojczyzny. Zastanawiam się, jak pan na to patrzy, panie prezesie, no bo poważnie brzmi ustawa o obronie ojczyzny. No to współgra może z tymi słowami premiera Morawieckiego o III wojnie światowej. No były też ustawy o ochronie życia, takie, które miały pomagać rodzinom, w których się pojawia dziecko z niepełnosprawnością po tych zmianach w Trybunale Konstytucyjnym, które nastąpiły dotyczące możliwości przerwania ciąży. I też nazwy były piękne programów,
ale niewiele z tych programów później wynikało. Zobaczmy, jakie będą szczegóły w tej Jarosław sprawie. Kaczyński mówił w niedawnym wywiadzie, że powiększania ten projekt armii będzie się tak koncentrował głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa, ale taka szerzej rozumiana, jak mówi prezes, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Czyli tutaj priorytetem jest obronność. Czy te akcenty są dobrze rozłożone? Faktycznie obronność powinna być dziś priorytetem? Na pewno sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego i spokoju wewnętrznego to jest jedno z głównych zadań państwa. Tutaj akurat to jest sprawa zawsze władz centralnych. Więc przy dzisiejszej akcji Łukaszenki, który wykorzystuje biednych ludzi z Iraku, Afganistanu, innych krajów tego regionu, mami ich łatwym transferem do Niemiec, bo tak to te oferty są składane. Oni płacą kilka tysięcy dolarów za to, żeby dolecieć do Mińska, a później są po prostu upokarzani w wszelaki sposób i wykorzystywani, okłamywani. Jeżeli będzie jasny sygnał, że ten szlak tranzytowy na zachód Europy został zamknięty, to jest dobra decyzja. Pytanie, jak będzie się w tej ustawie przedstawiała to, co pan redaktor wymienił, czyli też jakaś część obrony cywilnej, rozumiem, jak pomoc w klęskach żywiołowych, czy to jest wzmocnienie na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej w tej ustawie, czy poszerzenie tej części armii zawodowej. Ale najważniejsze w obronności jest nie tylko to, jakim sprzętem dysponujemy, to jest bardzo ważne, ale czy jesteśmy wspólnotą narodową, bo w kluczowych momentach to wspólnota społeczna decyduje o tym i narodowa, czy państwo jest bezpieczne i potrafi się obronić. A my dzisiaj jesteśmy podzieleni. I największe ryzyko niebezpieczeństwa jest przez podział, który nastąpił w Polsce, przez Polskę rozdartą, jak ta szata na dwie części, trzeba to precyzyjnie, już chirurgiczną, niezwykłą nicią. Ja przy tej okazji zapytam, bo pan wspomniał o sytuacji na granicy. Czy mur podzieli opozycję w Senacie? Każda partia opozycyjna ma swoje podejście. My zagłosowaliśmy za bezpieczeństwem granicy, dlatego z tych powodów, które przedstawiłem. Do tego też nas wzywa 12 państw Unii Europejskiej, w tym Dania, Austria, Grecja. Do budowy muru na granicy. Tak, do u nas. Bardzo drogiego muru. Mi się wydaje, że 2 miliardy na TVP to jest bardzo dużo. My będziemy wnosić o kontrolę NIK-u wydatków tych środków na granicy. No, jeżeli to ma być nie średniowieczny mur z cegły, a mam nadzieję, że nie taki będzie, tylko zapora perymetryczna, która wymaga pewnie nakładów finansowych i do tego środki z Unii Europejskiej powinny być wykorzystane. Politycy Platformy przychodzą do polityków PSL-u i namawiają państwo, żebyście zmienili jedno zdanie. Jesteśmy pod Platforma chce zagłosować przeciwko. To jak Platforma głosuje, to jest ich sprawa. To są dwa różne. Obowiązuje ten pakt demokratyczny w Senacie. No to dlaczego my mamy głosować tak jak Platforma, a nie Platforma tak jak my? Mhm. To znaczy droga... Senatorów PSL-u jest troszeczkę mniej. Okej, okay, ale dobrze. Ale większość... Ale, no to niech sobie senatorowie Platformy poradzą sami z większością w Senacie. Jasne. Proszę bardzo. Bez PSL-u sobie nie poradzą. No właśnie, więc to znaczy takie stawianie sprawy jest jasne, nieuczciwe. Odległość od nas do Platformy i Platformy w tej sprawie jest taka sama, więc to tu... I szanuję to podejście, panie prezesie. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją formację. Panie prezesie, no Polskie Stronnictwo Ludowe kojarzy się od lat, od wielu, wielu lat, od początku istnienia z rolnictwem, z polską wsią. Ja jestem ciekawy, jak prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenia przyszłego ministra rolnictwa. Najprawdopodobniej będzie nim Henryk Kowalczyk i też najprawdopodobniej, o czym pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, pan Henryk Kowalczyk, który został zawieszony po tej awanturze o piątkę dla zwierząt w zeszłym roku, może zostać wicepremierem. Jak to odczytywać? Po pierwsze, dochodzi do reasumpcji naszego wniosku o odwołanie ministra Pudy. Widać, że jednak rządzący... Obecnego ministra rolnictwa, człowieka premiera. Nielubianego przez rolników, zdaje się. Dobrze, że pan to wyjaśnia, bo po roku to niewielu rolników wie, kto jest ministrem rolnictwa. Pan minister raczył raz zaszczycić na przykład Wysoką Izbę w Sejmie swoją wypowiedzią, tylko jak był odwoływany przez nas, jak był ten wniosek o odwołanie. Znaczy, nasz wniosek o odwołanie był skuteczny, bo widać, że rządzący przyznają się do błędu. Widać, że mamy dobre tutaj wyczucie. Jaki jest prawdziwy program PiS-u dla wsi? No to pokazała piątka Kaczyńskiego. Likwidacja de facto hodowli. Ale wycofali się z tego, panie prezesie. Nie wycofali się z tego. To jest zamrożone na poziomie sejmowym. Ale już chyba nikt nie chce tego realizować. No, ale ktoś chciał. Ale ktoś był taki pomysł, piątkę dla zwierząt. Nie, no, wielka awantura. Pan prezes prawie się rząd rozpadł przez to.
ochrzcił własnym nazwiskiem. No to jest jeden z najważniejszych projektów w historii PiS-u. Ile mamy takich projektów ze strony rządu PiS-u, które są nazwane nazwiskiem lidera? No, ja znam ten jeden. To jest jeden z najważniejszych projektów, który był i przedstawiał prawdziwe poglądy PiS-u na polską wieś. Jest pan dumny, panie prezesie, że wiceministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości będzie człowiek, który kandydował z list PSL Koalicji Polskiej do parlamentu? Uważam, że w wyborach porozumienie z prezydentem Kubickim, który rekomendował pana radnego Mejzę wówczas. Łukasz Mejza, poseł niezależny, który wszedł do Sejmu. Tak, z bezpartyjnych samorządowców, z grupy bezpartyjnych samorządowców. Dostał ostatnie miejsce na liście. Ten mandat zdobyła Jolanta Fedak, świętej pamięci moja koleżanka. I gdyby zdrowie pozwoliło, to ona by go pełniła i ona ma, na pewno w rządzie PiS-u by się nie znalazła. Panie prezesie, zaskakujące przynajmniej dla mnie słowa Marka Sawickiego, jednego z bardziej znanych liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister. I Marek Sawicki mówi tak, gdyby Jarosław Kaczyński wyrzucił Zbigniewa Ziobry z całą Solidarną Polską i wycofał się z destrukcji, jaką zafundował wymiarowi sprawiedliwości, to jestem gotów go poprzeć. Marek Sawicki powiedział, że chętnie by w koalicję z PiS-em wszedł, gdyby z tej koalicji wyszedł Zbigniew Ziobro. Gdyby wydarzyła się sytuacja, która jest dzisiaj niemożliwa. To jest takie troszkę teoretyczne rozważanie pana posła Sawickiego. Oczywiście ciekawe politologicznie, ale dzisiaj premier mówi językiem Zbigniewa Ziobry, więc pozycja Zbigniewa Ziobry jest silniejsza. To jest w zwróceniu uwagi przez Marka Sawickiego na to, że największym szkodnikiem i tym, który doprowadza do destrukcji relacji na arenie międzynarodowej, na niszczenie wymiaru sprawiedliwości, braku sprawiedliwości tak na dzisiaj, braku praworządności w Polsce, jest środowisko Solidarnej Polski. Panie prezesie, różnica między tym podejściem, a na przykład podejściem innych partii jest to, że Platforma Obywatelska również twierdzi, że Zbigniew Ziobro jest jednym z największych albo i największym szkodnikiem, ale nikt nie mówi o tym, że kiedy Ziobro by odszedł z rządu, to Platforma wejdzie właśnie do tego rządu, jest taka różnica, a Marek Sawicki jest otwarty. Tak. Czyli rozumiem, że tylko jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to wszystko jest nie tak, ale jeśli o chodzi o wszystko inne, to jest wszystko okej. Nie popieramy wielu ustaw, które jest prezentowane dzisiaj. I w wielu obszarach, na przykład ochrona zdrowia, ogromnie zaniedbana, sprawy międzynarodowe w fatalnej sytuacji. Ale tym się różnimy, że my nigdy z PiS-em w koalicji nie byliśmy. A Platforma już... Wyklucza pan koalicję z Prawem i Sprawiedliwością po kolejnych wyborach? Powtórzę to jeszcze raz. Jesteśmy w opozycji w tej kadencji. Zrobimy wszystko, żeby w kolejnej kadencji współrządzić, zbudować blok na opozycji, który przejmie władzę. Blok centrowy, a rozumiem, że powstaje już blok liberalno-lewicowy. Było tych parę front w Polskim Stronnictwie Ludowym, parę przejść do Prawa i Sprawiedliwości. Mamy to było w obecnego kadencji. Komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Wychowanek ZSL-u, to prawda. Tak, europoseł Zbigniew Kuźmiuk, była szefowa kampanii PSL Angelika Możdżanowska, czy też w PiS-ie poseł Zbigniew Baszko. Też nawet nie Zbigniew, tylko Mieczysław. Ma na imię Mieczysław Kazimierz Baszko, dokładnie. Tak jest, zdecydowanie. Zastanawiam się, czy nie jest dzisiaj tak, że politycy PiS-u do kolejnych polityków PSL-u się uśmiechają w kuluarach, proponując im jakieś intratne stanowiska. Było też kilku polityków i lewicy, pani Pawłowska dzisiaj w PiS-ie, pan Eichler z Platformy Obywatelskiej dzisiaj w PiS-ie, więc z każdej partii te zmiany barw następują. Niestety uważam to, że ci, którzy dali się kupić na frukta władzy, tak jak wymienieni przez pana dawni politycy związani z Ruchem Ludowym, popełnili gigantyczny błąd, zdradzili swoje koleżanki, kolegów, swoje ideały, poszli na służbę do partii panów. Ostatnio rozmawiałem z Pawłem Piskorskim, byłem wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. To było przy okazji wyborów wewnętrznych w Platformie. Donald Tusk został już oficjalnie wybrany przewodniczącym Platformy. I Paweł Piskorski powiedział, że jednym z głównych celów Tuska po uporządkowaniu partii właśnie i po takim wyznaczeniu jasnego kursu i ustaleniu spójnego przekazu będzie wchłonięcie m.in. PSL-u, nie tylko Polski 2050, ale również PSL-u. Czy pan obawia się takich ruchów ze strony Tuska? Ci, którzy to próbowali robić w poprzedniej kadencji na przykład i mówili, że jak nie pójdziemy na jednej liście z Platformą, to wypadniemy z Sejmu, dostaliśmy najlepszy wynik od 25 lat po takich tych. Więc życzę powodzenia. My jesteśmy, dopóki ja będę prezesem, samodzielnym, samorządnym, niezależnym stronnictwem demokratycznym, ludowym, narodowym i europejskim. A jak wygląda pana współpraca dzisiaj z Donaldem Tuskiem? Czy ona jest? Czy te relacje są utrzymywane? Normalna, i w jakich sprawach? Normalne. No to jest, a Donald Tusk się kontaktuje z liderami opozycji, z panem między innymi, jako liderem jednej z kluczowych formacji? Nie mamy problemu z rozmową, jeżeli jest jakaś wspólna inicjatywa, tak na przykład jak zaproponowana przeze mnie ostatnio wspólne wystąpienie w sprawie komisji śledczej dotyczącej
tych spraw NIK-u, które się dzieją i tego, co się dzieje z niezależnością NIK-u tak naprawdę, z prezesem Banasiem, to tu nie było problemu. Nie ma pan jakiegoś takiego urazu, który ja obserwuję u Szymona Hołowni cały czas, mimo że trochę czasu już minęło w związku z tą demonstracją na Placu Zamkowym? Nie, tak my zgłosiliśmy, ja rozumiem, że bardzo ważne są demonstracje, bo demonstrowanie przynależności do Unii Europejskiej to jest bardzo ważne, ale ważne też jest działanie na forum parlamentarnym. My jako najstarsza formacja zgłosiliśmy wtedy wniosek o skrócenie kadencji, żeby dokonać zmiany tego rządu, bo ten rząd nie jest w stanie umacniać pozycji polskiej w Unii, tylko skraca. Panie prezesie, musimy kończyć. Pan wierzy naprawdę, że skrócenie kadencji Sejmu jest możliwe? To wszyscy wierzą co jakiś czas, że PiS się przygotowuje na wcześniejsze wybory. No to my mówimy po pierwsze, ten rząd nie powinien dalej funkcjonować. Protesty społeczne, medycy, rolnicy, nauczyciele, rozwalanie relacji Polski z sąsiadami, słaba pozycja w Unii, brak bezpieczeństwa narodowego, skutecznego. Pewnie mógłby pan wymieniać dużo. Mógłbym wymieniać. A mamy 15 sekund. Ale to trzeba dać, dlaczego to robimy, bo samo rzucenie hasła to jest ten. I co chcemy przez to zrobić? Doprowadzić do spokoju społecznego, umocnić pozycję w Unii. I jest szansa na to, cała opozycja nas popiera, muszą być głosy PiSu, ale to boją się wyborców? Mam nadzieję, że się nie boją. Dziękuję, wyborców. Dziękuję. Ja się boję mojego wydawcy, więc muszę szybko kończyć. Dziękuję panie prezesie bardzo za rozmowę. To był program Tweet Wirtualnej Polsce. Moim gościem był Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Za chwilę program Newsroom. Rekonstrukcja rządu, tarcia na linii polski rząd, Komisja Europejska. Kto, kogo i dlaczego krył w sprawie pedofilii w polskim kościele? Między innymi o tych tematach porozmawiamy w dzisiejszym programie Newsroom. Agnieszka Kopacz, witam państwa bardzo serdecznie i jak zwykle zachęcam także do wzięcia udziału w naszej dyskusji, do komentowania i zadawania pytań na naszym profilu na Facebooku. Jakim echem w Europie odbił się ostatni wywiad premiera Mateusza Morawieckiego i co tak naprawdę kryje się za najbliższą rekonstrukcją rządu? O tym już teraz porozmawiam z moim pierwszym gościem, Leszek Miller, europoseł, były premier. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Panie premierze, pan też zdębiał, jak to określił w swoim wpisie Donald Tusk, kiedy przeczytał pan wywiad premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mówi o III wojnie światowej, w którym zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy. Owszem, pomyślałem sobie najpierw, że to jest niemożliwe, że to jest jakiś kolejny, być może nieuzasadniony atak na premiera Morawieckiego. No ale potem sięgnąłem do tego artykułu i przekonałem się, że tak niestety jest. Więc to co najgorsze to to, że pan premier Morawiecki ośmiesza swój gabinet i ośmiesza wszystkie siły, które rządzą dzisiaj Polską. Bo on nie zachowuje się jak polityk poważny. Jak polityk poważny, który ma zaszczyt prowadzić rząd 38-milionowego kraju, członka Unii Europejskiej, członka NATO. I wysyła taki sygnał do swoich partnerów, do innych krajów Unii Europejskiej, że nie warto z tym krajem nic poważnego robić, bo mamy do czynienia z taką trupą, chciałoby się powiedzieć wędrującą, komików, takich ludzi, którzy nie wiedzą, co jest prawdą, a co nie, i swoje urojenia biorą za coś prawdziwego. No to jest dewastujące dla obrazu Polski. Panie premierze, tylko pytanie, po co? Bo z jednej strony premier Mateusz Morawiecki mówi o swoich bardzo udanych rozmowach z politykami europejskimi, z przywódcami europejskimi, a z drugiej strony w takim wywiadzie sięga po taką, no nazwijmy to, wojenną retorykę. Pytanie, po co właśnie teraz, właśnie taka retoryka? No dlatego, że Morawiecki rozpaczliwie walczy o utrzymanie swojej pozycji. Wygląda na to, że on jest bardzo poważnie zagrożony funkcji prezesa Rady Ministrów. No zresztą przypomnijmy sobie, że kiedy Jarosław Kaczyński podjął decyzję o jego wystawieniu na to stanowisko, to mówił, że jego głównym zadaniem Morawieckiego jest poprawienie stosunków z Unią Europejską. Tymczasem akurat to zadanie jest całkowicie zdewastowane. Jest dokładnie odwrotnie, więc być może Morawiecki czuje, że jego misja się kończy, no i próbuje za wszelką cenę przelicytować pana Ziobrę, innych eurosceptycznych polityków, żeby się przypodobać Kaczyńskiemu. Panie premierze, Jarosław Gowin na antenie TVN24 wczoraj w tym kontekście właśnie powiedział, że premier wykorzystał ten wywiad jako element debaty wewnątrzkrajowej, wewnątrzpartyjnej. To był element walk frakcyjnych. Czyli to co pan mówi, jest tożsame z tym, co mówił były premier Jarosław Gowin. Walki frakcyjne przede wszystkim. Tak, ja całkowicie podzielam opinię pana Gowina. Zresztą wszystkie działania polskiej władzy, które dotyczą areny międzynarodowej, oczywiście także i Unii Europejskiej, one są obliczone na efekt wewnętrzny. Dlatego Polska nie ma klasycznej, prawdziwej polityki zagranicznej, tylko wszystko, co się mówi na użytek zewnętrzny, jest wynikiem szacunków wewnętrznych. Więc te zachowania obecne pana premiera są również wywołane sytuacją wewnętrzną, a w tym przypadku walką wewnętrzną w PiS-ie. Panie premierze, a jak to jest odbierane w unijnym gremium? Jak to jest oceniane ta wypowiedź? Jakim echem odbiła się wśród osób, z którymi na co dzień pan pracuje? No jak najgorszym. No, ja jestem w tej chwili w Brukseli i już mam kilka spotkań wywołanych ze strony czy moich kolegów z grupy politycznej, czy przedstawicieli innych bloków politycznych, gdzie jestem proszony wraz z moimi kolegami o spotkania, żeby dodatkowo jeszcze wyjaśnić, co się naprawdę dzieje. No w każdym razie ta wypowiedź, tak jak również wystąpienie pana premiera przed forum Parlamentu Europejskiego, one
te zachowania i te wystąpienia powodują, że nawet ci, którzy mieli jakąś sympatię do Polski, uważali, że te oskarżenia są przesadne i tak dalej, oni dzisiaj już mają pełną świadomość, że sytuacja w Polsce jest gorsza niż przypuszczali, a polskie władze są kompletnie nieodpowiedzialne. Panie premierze, jeżeli chodzi o reakcję Brukseli na tę właśnie wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, no ona spotkała się rzeczywiście z bardzo ostrą reakcją. Nie ma miejsca na wojenną retorykę w relacjach między krajami członkowskimi albo krajami członkowskimi, a instytucjami europejskimi, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer. Myśli pan, panie premierze, że to sprawi, że premier troszkę następnym razem ugryzie się w język i będzie lepiej dobierał słowa i retoryka będzie wyglądała inaczej? Czy te połajanki ze strony europejskiej kompletnie nie zrobią na nim wrażenia? No, ja nie sądzę, żeby premier zmienił swoją retorykę, bo jeszcze raz powtórzę, on to robi po to, żeby uzyskać efekt wewnętrzny, to znaczy wewnątrz naszego kraju, i założył, że to mu się w jakiś sposób opłaca, że w ten sposób on utwardza opinię o takim bardzo zdecydowanym, bardzo radykalnym polityku, który walczy o interesy Polski. A po drugie, co jest oczywiście ważniejsze, zaskarbia sobie dobrą opinię u człowieka, który o tym wszystkim decyduje, czy on będzie, czy nie będzie, czyli u Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie Unię Europejską, czy szerzej jakiś kontekst międzynarodowy, no to będzie tylko gorzej. No, nikt do tej pory czegoś takiego nie powiedział. No, mówienie o tym, że jeżeli Unia Europejska nie spełni oczekiwań, to będzie efekt III wojny światowej, czy III wojna światowa by wybuchła. To jest tak coś niepojętego i tak coś niesłychanego, tak coś zdumiewającego, że jedni wzruszają ramionami i pukają się w czoło, a drudzy myślą sobie... Panie premierze, takie słowa też wchodzą do takiej niechlubnej historii, jeżeli chodzi o te stosunki unijne. Powiedział pan o tym, że może być tylko gorzej. Pytanie, co jest na końcu tego właśnie gorzej? Chodzi tutaj o wypłatę środków unijnych z Funduszu Odbudowy. Według sondażu dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonego przez United Survey, ponad 26% badanych zdecydowanie zgadza się z tym, aby te środki po prostu Polsce zostały przyznane. Unia Europejska powinna wypłacić Polsce środki unijne z Funduszu Odbudowy, mimo zastrzeżeń związanych z przestrzeganiem zasad praworządności. Nieco ponad 26% mówiło, że zdecydowanie się zgadza, nieco ponad 22% raczej się zgadza. To są oczekiwania Polaków, a jak to się przekłada na realia, panie premierze? Czy rzeczywiście możemy liczyć na to, że w miarę szybko te środki jednak Polsce zostaną wypłacone? Ja dzisiaj zapoznałem się z innym sondażem, z sondażem Ibrisu, gdzie jest odwrotnie, gdzie większość Polaków mówi, że Polska powinna jak najszybciej zakończyć konflikt z Unią Europejską, przyjąć warunki Unii Europejskiej i otrzymać te środki. Więc pewnie wszystko zależy od tego, kto robi te badania i jakie pytania tam są stawiane. Natomiast co będzie dalej? Pani Ursula von der Leyen, występując tutaj przed Parlamentem Europejskim, powiedziała, że stawia trzy warunki. Po pierwsze, przywrócić niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Po drugie, przywrócić wszystkich zwolnionych sędziów. I po trzecie, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Żaden z tych warunków nie jest spełniony, nie widać, żeby miał być spełniony. Czyli panie premierze, na razie pan to czarno pan to widzi w tym momencie. Tak, i Ursula von der Leyen powiedziała, że no nie można tolerować sytuacji, w której jakby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Polskiego jest swego rodzaju siekierą, która tnie same korzenie Unii. Potem wprawdzie nieco to stanowisko zostało złagodzone, ale tu presja ze strony zwłaszcza Parlamentu Europejskiego będzie taka, żeby zastosować mechanizm warunkowości budżetowej.
A ten mechanizm warunkowości budżetowej nie tylko może być zastosowany do Krajowego Planu Odbudowy, ale także do długofalowej perspektywy finansowej, czyli do wszystkich środków, które Unia Europejska będzie wypłacała Polsce. Panie premierze, no i cały czas wisi nad nami także sprawa Turowa. TSUE zasądziło te kary miesiąc temu. No, jak na razie z tych kwot uzbierało się tam około 18 milionów euro. Pytanie, czy jeżeli na przykład dogadamy się jakimś cudem z Czechami, czy to zostanie anulowane, czy tak czy siak będziemy musieli te pieniądze zapłacić? Tego nie wiem, bo to jest decyzja tylko i wyłącznie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na pewno TSUE obserwuje bardzo wszystkie negatywne opinie pod swoim adresem oraz takie deklaracje, że Polska nie będzie realizowała orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Więc zamiast próbować właśnie dogadać się z Czechami i wystąpić wspólnie do TSUE z nadzieją, że może TSUE zmieni zdanie, to tu jest parcie na konflikt. Zresztą na ostatnim posiedzeniu, tym w ubiegłym tygodniu Rady Europejskiej, premier Babiš, który wprawdzie odchodzi, no ale jest dalej premierem Czech, w ogóle nie chciał rozmawiać z Morawieckim na ten temat. Panie premierze, czekamy, jaki będzie ciąg dalszy tych negocjacji w sprawie Turowa. Tymczasem no, kolejne ataki, które pojawiają się ze strony telewizji polskiej pod adresem pana, ale także byłych premierów. Polscy komuniści mówią o demokracji i atakują rząd. Takie nagłówki pojawiają się m.in. na portalu TVP Info. Nie pierwszy raz tego typu nagłówki. Co pan odpowie tym, którzy na wasze komentarze reagują w taki sposób i zamykają was w tej beczce? Polscy komuniści mówią o demokracji i atakują rząd. No nic nie odpowiem, bo to nie ma sensu po prostu. To jest telewizja, czy szerzej mówiąc media, które wykonują propagandowe zamówienie ze strony swoich mocodawców. To nie ma nic wspólnego z telewizją publiczną, czy z radiem publiczną. To jest po prostu stacja, którą stać na wszystko, która powie wszystko. Na mnie to nie robi żadnego wrażenia, na moich kolegach też nie. Panie premierze, dzisiaj mamy poznać informacje szczegółowe na temat rekonstrukcji rządu. Dzisiaj także ma odbyć się konferencja prasowa dotycząca obronności. Konferencja z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Czy pana zdaniem Mariusz Błaszczak to jest właśnie ta osoba, która niebawem może zastąpić Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera? Tak się mówi, ale wie pani, co tam tkwi w głowie Jarosława Kaczyńskiego, to oczywiście ja nie wiem. Mówi się, ale rzeczywiście ja też tutaj słyszałem, że Błaszczak byłby tym, który może zastąpić Morawieckiego. Natomiast ta rekonstrukcja przecież nie ma żadnego znaczenia. No tu co chwila jedno ministerstwo się tworzy, potem się go likwiduje, potem tworzy się znowu, na przykład Ministerstwo Sportu. To wszystko służy do tego, żeby pozyskać niezbędne głosy, które dają większość w polskim Sejmie, PiS-owi. I to z punktu widzenia kwestii merytorycznych nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że mój rząd, kiedy go otworzyłem w 2001 roku, razem ze mną, czyli z premierem, liczył 16 osób. Więc proszę policzyć, ile dzisiaj osób szczyci się tekami ministrów. No, panie premierze, najpierw się redukuje, tak to było przy poprzedniej rekonstrukcji. Teraz znowu będziemy mieć Ministerstwo Sportu, więc tych urzędników zapewne będzie więcej. Czy w tej rekonstrukcji nie brakuje panu też jednego nazwiska, czyli Michała Dworczyka, o którym głośno mówi się w kontekście afery mailowej? Ryszard Terlecki, komentując to, powiedział, to pewna niefrasobliwość, ona się zdarza. Myślę, że już takiego błędu nie będzie popełniał. Tak tę aferę określił Ryszard Terlecki, a Michał Dworczyk, jak był na swoim stanowisku, tak na nim jest. No to pan Terlecki przyznał, że to są prawdziwe maile, bo przez długi czas słyszeliśmy, że to wszystko jest fałszywe, że to nie ma się czym przejmować, a okazuje się, że jest prawdziwe. No i jest prawdziwe oczywiście, przecież jak się czyta te maile, no to przecież widać kuchnię rządzenia, tak?
To się nie powinno zdarzać i jak myślę sobie, że kiedyś w przyszłości to jakaś komisja śledcza będzie miała co robić, bo to pokazuje, jakie są zależności między poszczególnymi ogniwami władzy. Idealny temat dla Sejmowej Komisji Śledczej. A materiałów badawczych, panie premierze, tutaj z pewnością będzie bardzo dużo. Wspomniana przeze mnie już konferencja, w której weźmie udział Jarosław Kaczyński, a także Mariusz Błaszczak, konferencja dotycząca nowej ustawy o obronie ojczyzny. Czego, panie premierze, możemy się spodziewać w kwestii obronności? Czy tutaj czymś ci dwaj politycy mogą nas zaskoczyć? Nie wiem, no mówi się, że być może zostanie przywrócony powszechny pobór. Nie mam pojęcia. W każdym razie widać wyraźnie, że ponieważ z badań, jakie prowadzi PiS, wychodzi, że te wszystkie tematy dotyczące bezpieczeństwa naszych granic, bezpieczeństwa naszego kraju, takiej odporności na zagrożenia z zewnątrz, że to wszystko daje mocne punkty sondażowe, no to mamy kolejny przykład, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się taka inicjatywa i pewnie usłyszymy o tym, że Polska jest zagrożona, Polskę trzeba bronić. Być może trzecia wojna światowa tuż, no to powstaje odpowiednia ustawa, która wzmocni nasze bezpieczeństwo. Panie premierze, resort kultury przygotował projekt ustawy, który ma budować spójny system symboli państwowych. Chodzi m.in. o zmianę godła. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości ma swoją inną wizję. W uwagach do projektu domaga się, by orzeł w godle miał koronę z krzyżem. Jak podoba się panu ten pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości? Proszę pani, ja uważam, że w Polsce jest dzisiaj tyle poważnych problemów, że dyskusja o tym, jaką kolejność mają mieć zwrotki w polskim hymnie, jak ma wyglądać orzeł w naszym godle, że to wszystko no, nie brzmi poważnie. No, powinno, te dyskusje nie powinny mieć w ogóle miejsca. Więc po co jakby w tej chwili zwracać do rzeczy, które będą kosztować, trzeba będzie wydawać pieniądze. Przecież wyobraźmy sobie, że wszystkie orły wiszące w naszych instytucjach państwowych będą musiały być zmieniane. To są olbrzymie koszty. No a jeżeli chodzi o Ziobrę i Glińskiego, no Ziobro chce pokazać, że ten krzyż na koronie orła jest ważniejszy niż orzeł bez krzyża. No, to też oddaje, wie pani, poziom powagi dzisiejszych rządzących. Naprawdę jest o wiele więcej ważnych problemów, na przykład sytuacja w ochronie zdrowia, zbliżająca się czwarta fala COVID. Ty chociażby, panie premierze, sytuacja przy właśnie polsko-białoruskiej granicy, o tym będziemy rozmawiać też za chwilę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Leszek Miller, był premier, proszę. Eurodeputowany, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo, panie premierze. Dziękuję, do widzenia. Drodzy państwo, nadal niespokojnie przy polsko-białoruskiej granicy. W manifestacji wspierającej imigrantów na polsko-białoruskiej granicy pod placówką Straży Granicznej w Michałowie wzięły udział też dwie były pierwsze damy, Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska. I właśnie Anna Komorowska jest naszym kolejnym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Wsparła pani, podobnie jak Jolanta Kwaśniewska i zdalnie żona także pana prezydenta Lecha Wałęsy, akcję Matki na Granicę. Co pani czuła, kiedy pani tam pojechała, kiedy zobaczyła, co to tak naprawdę jest za problem i z czym mogą zmagać się ci ludzie, którzy przedostają się przez granicę? No, problem był już znany od dłuższego czasu, bo mimo że są ogromne ograniczenia w dostępie dla dziennikarzy do informowania społeczeństwa i opinii publicznej o tym, co się tam dzieje, to jednak jakieś informacje były i miałam wyobrażenie, jak to się dzieje. Wiedziałam, że jadę na spotkanie do Michałowa, gminy, która ratuje honor naszego kraju, zastępuje władze samorządowe i mieszkańcy Michałowa robią to, co powinno robić państwo. I potrafią wokół tego zgromadzić ludzi, mieszkańców i nie tylko gminy, ale i dalej. No właśnie, powiedziała pani o bardzo ważnej kwestii, że mieszkańcy Michałowa robią to, czego nie robi państwo. Pytanie, dlaczego pani zdaniem państwo nie robi tego, czego oczekuje wielu Polaków, czyli nie pomaga bardziej tym ludziom?
Nie mam pojęcia. To być może jest polityka, a na tym nie bardzo się. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że można robić dużo więcej i w ogóle państwo powinno organizować bardziej ten pomoc, a nie, po pierwsze nie robi tego, a niejednokrotnie też przeszkadza, więc nawet nie stosuje się zasady primum non nocere. A szkoda. Natomiast chwała ludziom dobrej woli i w Michałowie, i w innych miejscach w kraju, że poruszeni tym, co widzą na ekranach, mają potrzebę niesienia pomocy, nie mogą spać spokojnie, bo to jest okropne uczucie, że tuż na naszym terenie dzieją się tak straszne rzeczy i najgorsza w tym wszystkim jest bezradność. Trzeba pomagać tam, gdzie się uda pomóc. Trzeba pomagać, to jest bardzo istotne. Jaka historia panią osobiście najbardziej wzruszyła? Jako matkę, która sama również wychowuje dzieci, co poruszyło panią tak dogłębnie? No mnie po pierwsze świadomość, że ci wszyscy nieszczęśnicy, oszukani, wpuszczeni w swoistą pułapkę, chcąc poprawić sobie życie, znaleźli się w takich okropnych warunkach, o których nawet pewnie nie myśleli, że to ich spotka. Porzucili swoje dotychczasowe życie, czy dlatego, że musieli, bo czuli się zagrożeni i niebezpieczeństwo im swoim groziło w kraju, z którego przybywają, czy chcąc w sposób ludzki, normalny poprawić sobie życie, zdecydowali się na ten trudny krok. Zlikwidowali całe swoje życie, wzięli małe dzieci, nawet są te kobiety w ciąży. Mnie najbardziej poruszył los i sytuacja, w której się znalazły małe dzieci i kobiety, ich matki. I to było takim najsilniejszym impulsem, chociaż generalnie no nikomu tam się dobrze nie dzieje. Nikomu tam dobrze się nie dzieje. Panie zdecydowały pojechać tam przed tę placówkę Straży Granicznej i wspierać wszystkie te osoby, które pomagają, ale wspierać także tych migrantów. I wasza wyprawa spotkała się także z reakcją ze strony władz, bo Błażej Poboży, wiceszef MSWiA na antenie TVP1 powiedział, że wasz wyjazd to taki sygnał, który potem Łukaszenko będzie mógł pokazywać, że tu ktoś zaprasza, ktoś czeka. To działanie chyba jest motywowane politycznie. Pamiętajmy, że burmistrz tej miejscowości jest aktywistą PO. Ponadto jest to gigantyczna manipulacja zarówno w warstwie języka politycznej komunikacji, jak i w przedstawieniu pewnych wydarzeń. Jak pani to skomentuje? No, jestem nadzwyczajna kreatywność i tok rozumowania. To ja życzyłabym panu, nie wiem, czy ma dzieci, czy żeby sobie pomyślał, czego by chciał, żeby jego bliscy, którzy by się znaleźli w takiej sytuacji, oczekiwali od kraju, do którego czy u którego granic, albo na którego terenie by się znaleźli. Proszę sobie uruchomić wyobraźnię, proszę się postawić w sytuacji tych ludzi. Dlaczego wśród was zabrakło aktualnej pierwszej damy, czyli Agaty Dudy? Wszystkie były pierwsze damy zdecydowały się wesprzeć te akcje. Dlaczego wśród was, nawet w formie jakiegoś zdalnego poparcia, nie było Agaty Dudy? Nie mam pojęcia, to nie jest pytanie do mnie. A czy takie zaproszenie było? Ja zaproszona tak samo jak pani Duda się stawiłam. A czemu pani Duda nie przyjechała, nie wiem. Nawet nie chcę spekulować. Pani Bogna Jankę w gościu Radia Z powiedziała, były pierwsze damy na granicy, pani prezydentowa nie dostała żadnego zaproszenia do udziału w tej inicjatywie. To był fakt medialny. Wydaje mi się, że wypada, by pierwszą damę zaprosić do udziału w akcji w jakiś bardziej bezpośredni sposób. Czy Agata Duda nie dostała tego do zaproszenia? No, znaczy, był opublikowany apel kobiet filmu, bo to była ich inicjatywa i tam było zaproszenie. No wydaje mi się, że można troszeczkę spuścić z majestatu i raczej się kierować sercem niż doszukiwać się delegacji, która by przyszła specjalnie zapraszać. Ja przeczytałam to, co przeczytałam i poczułam, że moje miejsce jest w Michałowie w sobotę. Widzi pani nadal jakąś jeszcze szansę na współpracę właśnie z Agatą Dudą? Może jeszcze teraz uda się zebrać wszystkie były pierwsze damy i aktualną pierwszą damę, wypracować jakieś stanowisko i rzeczywiście jakoś realnie pomóc. Czy tutaj nie widzi jednak pani żadnego pola do porozumienia?
nigdy nie jest za późno na współdziałanie w dobrej sprawie. Czyli nawoływałaby pani Agatę Dudę do tego, aby dołączyła się do was i wspierała? Nie moją rolą jest nawoływać. Ja nie tracę nadziei, że kiedyś się może coś takiego zdarzy, że wspólnie będziemy mogły coś zrobić razem jako cztery były żony byłych prezydentów i aktualnie urzędującego. Jak następowała zmiana prezydentów, kiedy się spotykałam z panią Agatą Dudą, zaproponowałam jej, że gdyby kiedyś chciała skorzystać z mojej pomocy, to jestem do dyspozycji. No, reakcji przez te 7 lat nie było, ale to nie jakaś sprawa wspólna. Czyli nigdy nie zadzwoniła, nigdy nie szukała tego kontaktu? Nie, nie. Zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo pierwsza dama, czyli Agata Duda, milczy w bardzo wielu kwestiach. Wszyscy proszą wielokrotnie o to, czy czekają na jej głos w bardzo wielu, szczególnie społecznych, ważnych kwestiach. Dlaczego pani zdaniem Agata Duda milczy? Nie wiem, to też nie jest do mnie pytanie. Nie mam pojęcia, trudno się wczuć w tok rozmowania. A gdyby pani była na jej miejscu, czy milczałaby pani tak samo, czy w takich sytuacjach, jak sytuacje właśnie przy granicy, czy w kwestiach związanych chociażby z aborcją, czy też pani by milczała, czy jednak chciałaby pani wyrazić swoje stanowisko? Nie, na pewno nie, ponieważ żona prezydenta ma dużo większe możliwości i rozmowy, i niesienia pomocy, i organizowania ludzi. Na pewno bym nie milczała. Byłabym zaangażowana w to. Angażuje się za to Andrzej Duda, bo wysyła pomoc humanitarną na stronę białoruską. Pytanie, czy jest to wystarczające, czy pochwala pani ten pomysł Andrzeja Dudy? No słyszałam, że już 2 transporty dojechały do granicy i nie zostały za nią wpuszczone. Czy ten trzeci podzieli los tych 2 poprzednich? Zobaczymy. Przed nami coraz niższe temperatury, zbliża się zima. Kiedy pani o tym myśli, myśli o tych ludziach, którzy są tam na granicy, czy drży pani serce, kiedy myśli o losie tych ludzi, co się z nimi stanie? Proszę pani, ja jestem na Podlasiu. Wczoraj i codziennie jak odsłaniam zasłonki, patrzę jaka jest pogoda. Wczoraj był przymrozek i to już nie pierwszy przymrozek w tym roku. No to staram się myślami pójść do tych ludzi po kolejnej nocy spędzonej w lesie. Co oni czują? Tak się zastanawiam. Co im potrzeba? Czy mają mokre ubrania te dzieci? Czy mają szansę na coś ciepłego do wypicia czy do zjedzenia? To bardzo trudny czas dla tych ludzi, którzy będą przedzierać się przez te granice, bo tych ludzi, wiemy to od różnych ekspertów, z pewnością będzie więcej. I na koniec, ponieważ byli prezydenci często wystosowują wspólne apele, zajmują wspólne stanowiska, jaki jest pani apel? Apel ze strony byłej pierwszej damy, jeżeli chodzi o tych ludzi, o sytuację przy polsko-białoruskiej granicy. Nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby nie można było jakoś pomóc. Nawet ze świadomością, że się wszystkim nie pomoże, to trzeba pomagać tam i tak, jak człowiek może. Postarać się wczuć w sytuację tych, którzy są w potrzebie i nie siedzieć bezczynnie i nie być obojętnym, bo to jest najgorsze. I też proszę też myśleć o opinii, jaka idzie o naszym kraju. Mieszkańcy Michałowa i ci, którzy ich naśladują, ratują ten honor. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Anna Komorowska, była pierwsza dama, była gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie. Drodzy Państwo, a teraz porozmawiamy o sytuacji w polskim kościele. Kto i kogo krył w sprawie pedofilii w polskim kościele? Czy winni wreszcie zostaną ukarani? I te pytania wracają znowu po publikacji przez TVN24 szokującego reportażu Marcina Gutowskiego. I o nim między innymi porozmawiam z moim kolejnym gościem, ksiądz Jacek Prusak, jezuita. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Purpurowa sieć to szokujący reportaż TVN24 Marcina Gutowskiego, w którym poznajemy te powiązania między głównymi hierarchami Kościoła i tam pada takie jedno bardzo ważne stwierdzenie. To jest organizacja o charakterze mafijnym. Kiedy prześledzimy te wszystkie powiązania, to kto, kogo i w jaki sposób krył, jeżeli chodzi o te przestępstwa pedofilskie, rzeczywiście możemy użyć takiego sformułowania, że to jest organizacja o charakterze mafijnym?
Może nie organizacja, bo sami ci biskupi to nie jest cały Kościół, natomiast ten skład biskupów w ramach polskiego episkopatu można byłoby określić jako strukturę mafijną, więc zawężyłbym to określenie do pewnej grupy wysokich duchownych w Polsce i oni rzeczywiście działali w sposób mafijny. Co najbardziej księdza zszokowało, jeżeli chodzi o tę sieć powiązań, która tak naprawdę datuje się na wiele, na kilkadziesiąt lat wstecz? Co dla księdza było najbardziej w tym szokujące? No to, że nadużyto autorytetu polskiego papieża do załatwiania swoich problematycznych spraw w Polsce bez adekwatnej informacji o tym, co tu się w Polsce dzieje. Natomiast bardzo często powoływano się na jego autorytet i swoje problemy ukrywało się za jego autorytetem. No to jest druzgocące, bo to jest po prostu taka duchowa schizofrenia, jeśli można tak to nazwać. A widzimy, że to były pewne osoby, którym papież zaufał i które maksymalnie nadużyły jego zaufania, można powiedzieć, do bólu, o czym on pewnie sam do końca już nie wiedział, bo się nie mógł przekonać. O tym się dowiadujemy dzisiaj. No więc ale tak działa każda struktura mafijna. To jest rodzina, która kryje samych siebie do samego końca. No i to do dzisiaj jesteśmy tego świadkami. W tym reportażu wielokrotnie pojawia się osoba Jana Pawła II. Pojawiają się też informacje, że papież z różnych doniesień musiał wiedzieć o tych wszystkich przestępstwach pedofilskich, które miały miejsce w Kościele. Czy wobec tych kolejnych faktów coraz trudniej będzie obronić taką tezę, że papież jednak nie wiedział, bo blokowano te informacje, bo one do niego nie docierały? Wie pani, jeśli popatrzymy na sytuację w Polsce, to wiemy, że polski episkopat kilka lat po tym, jak papież domagał się, żeby informacje z poszczególnych episkopatów z całego świata spływały do Kongregacji Nauki Wiary, to w Polsce to się wydarzyło dopiero po kilku latach. Więc oczywiście mi trudno wyrokować, co papież wiedział, co nie wiedział. On pewnie dostawał sprzeczne informacje. Na pewno teza taka, że nie popełnił żadnego błędu, jest nie do utrzymania. Tylko z drugiej strony wydaje mi się, że teza przeciwna, że za wszystko on jest odpowiedzialny, bo był papieżem, też jest krzywdząca. No tutaj w Polsce arcybiskup Kowalczyk zrobił najgorsze rzeczy, jakie chyba mógł zrobić, ponieważ właśnie będąc polskim nuncjuszem z nominacji polskiego papieża zupełnie nadużył jego zaufania. A wiemy właśnie, że to była grupa biskupów, którzy wpływali na siebie nawzajem, dbali o swoje interesy, także się wspólnie promowali. No i no, jest taka marmolada moralna, jeśli tak można teraz powiedzieć, bo no, wszyscy są za coś odpowiedzialni. Tutaj mówimy o Kościele, nie mówimy o jednej osobie, więc na pewno ta relacja polskiego episkopatu z polskim papieżem w kwestii pedofilii nie była transparentna. No to o tym wiemy już dzisiaj i się coraz bardziej dowiadujemy kolejnych szczegółów, więc to żadna tajemnica. No tylko, że ja nie sądzę, że po prostu polski papież za wszystko jest odpowiedzialny, bo mam wrażenie jednak, że mu przekazywano sprzeczne informacje. Ale jeszcze podkreślę raz, to nie oznacza, że nie podjął, że wszystkie decyzje, jakie podejmował, były bezbłędne czy bezproblemowe, bo tak też nie było. Mamy coraz więcej informacji, coraz więcej faktów, które się pojawiają, między innymi dzięki dziennikarskim śledztwom. Tomasz Terlikowski, komentując też ten reportaż TVN24, mówił o potrzebie stworzenia niezależnej komisji, która wyjaśniłaby chociażby taką sprawę arcybiskupa Peca, niezależnej komisji, która mogłaby wyjaśnić całą sprawę. Na Twitterze napisał: tyle, że w tej sprawie trzeba mieć odwagę, a ta jest artykułem deficytowym. Wygodniej jest udawać, że to atak na Kościół, ale to dla Kościoła jest zabójcze. Zgadza się ojciec z tym stwierdzeniem, że to jest dla Kościoła zabójcze? Zgadzam się i widzę już ofiary. To są młodzi ludzie, którzy odchodzą nagminnie od Kościoła. To są ich rodzice, którzy stracili zaufanie do Kościoła. No a polski episkopat, jak dowiedzieliśmy się dzięki odwadze właśnie arcybiskupa Rysia, dowiedział się w Watykanie, że nie potrafi przyjmować krytyki. No i jesteśmy też tego świadkami. No żaden z biskupów, któremu postawiono przecież zarzuty, nie przyznał się samodzielnie. Jest ich jeszcze cała garść, o tym dobrze wiemy, ale wszyscy, żaden po prostu z nich, no każdy chce być autorytetem moralnym, ale żaden z nich nie ma odwagi powiedzieć, że mógł się w czymś pomylić i prosić o przebaczenie. Każdy czeka, że może los jakoś go ominie albo będzie dla niego łaskawy, no więc
redaktor Telikowski ma tu zupełnie rację. Natomiast no właśnie, nam by się przydała taka niezależna komisja. Wzorem francuskim, ale chociażby. Kościół nie jest na to gotowy, proszę. Wzorem francuskim, bo we Francji taka komisja właśnie działała. No na przykład, ale my tutaj widzimy, że episkopat nie potrafi się dogadać z tą państwową komisją, to co dopiero czekanie na kompletnie niezależną komisję, to byłoby najlepsze, ale to w polskich realiach jest mało prawdopodobne. Długo zapewne jeszcze na to poczekamy. Jak powinien postąpić papież Franciszek w obliczu ujawnionych afer pedofilskich w polskim kościele i z przypadkami ich tuszowania przez biskupów? To sondaż Kantara dla TVN24 i zdaniem 50% ankietowanych papież powinien zdymisjonować cały episkopat. To w ogóle jest realne? Nie, to nie jest realne, bo oczywiście to są oczekiwania społeczne i takie nadzieje, że papież zachowa się w stosunku do polskiego episkopatu tak, jak się zachował do chilijskiego, ale to był inny kontekst. Natomiast oczywiście papież nie może faworyzować polskiego episkopatu tylko dlatego, że był polski papież. Polscy biskupi, wbrew temu, czego się spodziewa arcybiskup Gądecki, powinni być rozliczani tak, jak biskupi na całym świecie. Jeśli oczekują większych przywilejów, bo mają więcej władzy, tym bardziej powinni być surowie rozliczani za władzę, którą im się powierzyło, a której nadużyli, bo nadużyli zaufania wielu tysięcy czy milionów katolików na świecie, więc tutaj nie ma podwójnych standardów. Polscy biskupi nie są innymi czy lepszymi biskupami, jeśli nadużyli swojej władzy, nie stanęli na wysokości zadania, to niestety muszą być z tego rozliczeni. Kolejne pytanie zadane w tym sondażu Kantara dla TVN24. Czy ich zdaniem Kościół w sposób właściwy zajął się wyjaśnieniem zaniedbań? Zdaniem 79% ankietowanych polski Kościół niewłaściwie zajął się sprawą. No to takie w zasadzie całkowicie czerwona kartka pokazana ze strony ludzi pod adresem polskiego Kościoła. Pytanie, czy ten polski Kościół wyciągnie z tego jakiekolwiek wnioski? No, pytanie, czy polscy biskupi, bo to są głosy także polskich katolików. No, mam nadzieję, że jak chcą sobie rozbić głowę o ścianę, to sobie tą głowę rozbiją, bo ta ściana się robi coraz wyższa i coraz grubsza, a oni już są przy niej, więc jeśli zlekceważą te dane, jeśli zlekceważą nastroje społeczne, to sami na siebie wydali wyrok, w cudzysłowie, potępienia. A ich porażka, no to będzie nie tylko ich osobista porażka, to będzie porażka polskiego katolicyzmu i my wszyscy będziemy z tego powodu ofiarami. W kontekście wyjaśnienia tych spraw, czy też ewentualnego karania biskupów za tuszowanie tych afer pedofilskich z ust arcybiskupa Gądeckiego powinny padać słowa o tym, że te kary dla biskupów tuszujących przestępstwa seksualne są zbyt surowe. Czy takie w ogóle zdania, czy takie w ogóle twierdzenia powinny się pojawić z jego strony? No to zdradza pewną mentalność szefa polskiego episkopatu, który uważa, że biskupi, no to zawsze, no właśnie inna kategoria ludzi, tak? No przecież to jest oczywiste, że jeśli biskup ma władzę, jest przełożonym księdza, którego ukrywał, no to nie może być tak samo potraktowany. Musi być potraktowany surowiej, dlatego że przykład idzie z góry. To on jest odpowiedzialny za tuszowanie tych spraw. Domaganie się teraz, żeby były dla biskupu jakieś inne kary, lżejsze kary, to jest znowu marginalizowanie ofiar. Wystarczy posłuchać świadectw ofiar, jak one rozumieją to, jak biskupi są karani. Dla większości z nich to są kary symboliczne, a biskup Gądecki jeszcze bardziej chciałby, żeby w tych karach było jeszcze więcej symboliki niż realnej pokuty. No więc no myślę, że nie wiem, co on chciał powiedzieć. Myślę, że chodziło mu o to, żeby bronić biskupów jako szef polskiego episkopatu, no tylko to jest takie bronienie, które sprawia bardzo złe wrażenie, zwłaszcza na ofiarach, które w ten sposób czują się z kolei znowu marginalizowane. A sprawa ofiar jest tutaj przecież najistotniejsza. Zakończyła się wizyta polskich biskupów, wizyta ad limina w Watykanie. Nie dziwi księdza to, że po tej wizycie ad limina w Watykanie jest taka cisza. Mamy tylko jakieś oficjalne komunikaty, że wszystko przebiegło bez problemów, że rozmowy z papieżem były bardzo udane. Zdaniem księdza w ogóle było tam rzeczywiście tak bardzo spokojnie. Czy jednak musiała być tam jakaś bura ze strony papieża Franciszka? Bury nie było, ale była krytyka i o tym wiemy, bo no, biskupi dali nam trochę sprzeczne czy też rozbieżne narracje na temat tego, co się
tam działo, takich entuzjastyczno-ekshibicjonistycznych, że papież się tylko do nich uśmiechał, a oni byli szczęśliwi, czując się przy swoim duchowym ojcu, do takich, które rzeczywiście powiedziały, chociaż to były takie tylko światełka w tunelu, że no Watykan jest świadomy sytuacji polskiego kościoła, Watykan nie pochwala wszystkiego, co się w polskim kościele dzieje i na pewno ta wizyta ad liminam była zupełnie inna w swojej atmosferze od wszystkich wcześniejszych, w których brali udział polscy biskupi za dwóch poprzedników papieża Franciszka. Na pewno to nie był dywanik, jak się większość z nas spodziewało, ale to nie znaczy, że biskupi zostali poklepani po ramieniu przez papieża i powiedzieli: wracajcie i działajcie tak samo. Wiemy, że to nie miało miejsca. Natomiast ale będą dymisje? Będą jakieś dymisje potem? Nie sądzę, żeby te dymisje były związane z tą wizytą, bo dymisje muszą być konsekwencją procesów kanonicznych. No jeśli właśnie te sprawy, które są obecnie badane przez Watykan, będą zakończone taką konkluzją, kto wie, czy jakiś kolejny polski biskup nie będzie szedł na przedwczesną emeryturę. Natomiast to będzie związane z procesem sądowym, nie z samą wizytą ad limina. Ona nie miała takiego charakteru. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te wszystkie wnioski i przemyślenia. Ksiądz Jacek Prusek, jezuita, był gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Drodzy Państwo, tymczasem nie milkną echa ostatniej wizyty Bożeny Dykiel w programie Dzień Dobry TVN. Aktorka podzieliła się dosyć niecodziennymi spostrzeżeniami dotyczącymi depresji, bo sama jest, a raczej już teraz była ambasadorką kampanii Twarze Depresji. O tym, jak wiele złego tak naprawdę mogą wyrządzić takie słowa, porozmawiam z innym ambasadorem tej kampanii Twarze Depresji, aktorem Piotrem Zeltem, który jest moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Kiedy usłyszał pan wypowiedź pani Bożeny Dykiel, pozwolę sobie ją zacytować. Depresja to jest brak pierwiastka litu, nie to, że się go uzupełni ten lit, organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał, więc trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie jeść byle czego, jeść dobre rzeczy, poza tym ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor. Kiedy pan usłyszał te słowa, znakomitej przecież naszej aktorki, która sama zmagała się z depresją, to jak pan zareagował, co pan poczuł? Ja nie widziałem całej wypowiedzi Bożeny w telewizji i nie jestem w stanie już tego zobaczyć, ponieważ nie jest dostępny ten materiał w sieci. Natomiast przeczytałem relacje i cytaty, te materiały, które mogłem znaleźć w sieci. Cały czas podczas działania w Fundacji Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Ja jestem od początku ambasadorem tej akcji. Staramy się przybliżyć problem depresji i troszeczkę odczarować temat, naświetlić osobom w Polsce, które często nie mają pojęcia, jaka to jest choroba, z czym się wiąże, z czym się łączy, jak ją leczyć. W związku z tym każda tego typu wypowiedź trochę psuje nam robotę, dlatego że wydaje mi się, że przez te lata udało nam się zrobić wiele dobrego. Naświetlić ten problem, uświadomić ludzi, czym jest ta choroba i namawiać do podjęcia leczenia. Tym leczeniem jest udanie się do psychiatry, farmakoterapia połączona najczęściej z psychoterapią. I bardzo często jest to bardzo długi proces, który wymaga dużo samozaparcia, cierpliwości i też wsparcia bliskich osób. To jest bardzo, bardzo istotne. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy pani Bożenie Dykiel. Czy później, po tym jej wystąpieniu, pan z nią rozmawiał, próbował wyjaśniać te sprawy, czy w ogóle nie mieliście kontaktu? Nie, nie miałem kontaktu żadnego i ani nie miałem okazji porozmawiać. Zapytam inaczej, czy jako aktorka, koleżanka po fachu, którą znają też wszyscy widzowie, ja doskonale, tak najzwyczajniej w świecie po ludzku po prostu pana zaskoczyła, wypowiadając właśnie tego typu słowa? Tak, ja byłem niezwykle zdziwiony i zaskoczony tym, co przeczytałem, bo nie usłyszałem tego na żywo.
Wie pani co, problemem jest jeszcze inna sprawa. Ja wszedłem w komentarze pod materiałami, które ukazały się w sieci. To, co tam się dzieje w tej chwili, to jest coś niewiarygodnego. Uruchomili się wszyscy ludzie, którzy i antyszczepionkowcy, i osoby, które hołdują wszelkim teoriom spiskowym. Więc tam są zarzuty pod adresem fundacji i wszystkich nas dotyczące tego, że nabijamy sobie kapsę, zarabiamy pieniądze na osobach chorych na depresję. Że Bożena Dykiel miała rację i powiedziała dobrze, bo w pandemii rzeczywiście ludzie chorują na depresję i ona powiedziała dobrze, prawdę, a my tego nie robimy. Nieprawda. W ostatniej edycji, nowo rozpoczętej edycji Twarze depresji nie oceniam, akceptuję, naświetlamy właśnie problem tego, że podczas pandemii i przy lockdownie czterokrotnie, według niektórych badań nawet czterokrotnie wzrosła ilość osób, które zapadły na depresję. To jest udokumentowane. Cały czas naświetlamy ten problem. Cały czas mówimy o tym. I to jest niezwykle groźne, bo reakcja ludzi jest no, natychmiastowa i bardzo zła. No, Czyli wypowiedź Bożeny Dykiel też rozpędziła taką falę hejtu pod adresem też osób, które no, chcą pomagać, czy są takimi ambasadorami jak pan. Tak, wie pani, ja angażując się w tę akcję, Twarze depresji nie oceniam, akceptuję, no musiałem też przełamać pewne opory związane z tym, żeby przyznać się, że mam samemu problem z depresją, że z nią walczę, wiedząc, jak reaguje społeczeństwo i jak łatwo jest dać pożywkę do hejtu w naszym kraju, jak ludzie się rzucają przy tyle okazji na każdego, który z byle powodu. I uważałem, że trzeba to zrobić, ponieważ są ludzie, którzy cierpią. Jeżeli uda się pomóc choćby jednej osobie, to warto, to trzeba to zrobić. I no jest to niezwykle smutne i przykre, że jest taka reakcja i coś takiego się dzieje. Udało się przez te lata naprawdę wykonać dużo pracy, zdobyć pani Morawskiej-Borowiec, która jest szefową fundacji i pomysłodawczynią tej akcji, finansowanie dla bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. A ta pomoc jest bardzo ważna, a też tak naprawdę udało się, czy udaje się cały czas przełamywać pewien temat tabu i odkłamywać te wszystkie historie, które z depresją są związane. Skoro wspomniał pan o fundacji, to Fundacja Twarze Depresji jako organizator kampanii społecznej Twarze Depresji nieco nie oceniam, akceptuję, wydała oświadczenie, w którym pisze, że pani Bożena Dykiel przez wiele lat była ambasadorką tejże akcji. Fundacja dziękuję jej za wsparcie, ale w programie padły słowa, które są bardzo odległe od idei naszej kampanii. To możemy także przeczytać w tym oświadczeniu. Obranej drogi nie zamierzamy zmieniać. Dobro osób cierpiących na depresję jest dla nas najważniejsze. Fundacja Twarze Depresji odcięła się po prostu od tych słów wypowiedzianych przez panią Bożenę Dykiel. No i to była chyba jedyna reakcja w tejże sytuacji. No i reakcja oczekiwana tak, aby nie zaszkodzić też całej idei i temu problemowi. Pan bardzo otwarcie od dłuższego czasu mówi o swojej walce z depresją. Chciałabym zapytać, jak to jest przyznać się mężczyźnie, aktorowi do tego, że zmaga się z depresją, że leczy się i opowiada całą tę historię. Czy to jest trudne? Tak jak już wcześniej wspomniałem, nie jest to łatwe i też musiałem pokonać pewien opór, nie ukrywam. Natomiast myślę sobie, że warto i że trzeba to robić. Jeżeli jesteśmy osobami, które no, są w stanie skupić na sobie uwagę przez chwilę dłużej i może nas ktoś wysłucha trochę baczniej, to należy to robić. Dlatego trzeba być bardzo odpowiedzialnym w słowach, które wypowiadamy. Ja rozumiem, każdy może mieć swoje zdanie i swoją opinię, ale jeżeli angażujemy się w akcję tego rodzaju, jesteśmy ambasadorami takiej właśnie akcji,
No to musimy się opierać na naukowych badaniach i na tym, co jest stwierdzone, potwierdzone, i nakłaniać osoby do tego, żeby podjęły realną, dobrą drogę leczenia. I tyle po prostu. No, nie jesteśmy w tym momencie osobami prywatnymi, które wypowiadają z taką sobie jakąś tam opinię, tylko staramy się osoby jakby wprowadzić na właściwą drogę leczenia. Tak rozumiem moją rolę w działaniu w fundacji, wspieraniu tej fundacji. O depresji trzeba i warto mówić, żeby edukować, ale także, by przede wszystkim pomagać innym. Bardzo dziękuję. Piotr Zelt, aktor, był gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, i tą rozmową, ważną rozmową o problemie depresji, który szczególnie w czasie epidemii narósł w naszym kraju, o tym, że trzeba walczyć z depresją, że trzeba się leczyć i trzeba starać się poprosić o pomoc. O tym mówił Piotr Zelt. To bardzo ważne kwestie i tym kończymy ten program Newsroom. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę i na koniec jeszcze zaproszenie, ponieważ już w najbliższą środę na stronie głównej Wirtualnej Polskiej o godzinie 19:30 będą mogli Państwo zobaczyć uroczystą galę wręczenia nagród gospodarczych Maneja. Wszystko to będzie się odbywać podczas gali Impact 2021 w Poznaniu i tę galę będę miała przyjemność współprowadzić. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilkę na naszej antenie program Money to się liczy. Zapraszam serdecznie. Agnieszka Kopacz, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Paweł Orlikowski, to jest program Money to się liczy, a naszymi gośćmi dziś są Artur Beck, producent i organizator szczytu klimatycznego Together i Rafał Kręcisz, dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panowie. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. To może na początek pytanie do Artura Becka, producent, organizator szczytu klimatycznego Together. Najpierw rozwój elektromobilności. Elektromobilność ma pomóc w walce ze smogiem w Polsce. Jak to wygląda na ten moment? Dzień dobry państwu. No, szanowni państwo, jest to absolutnie przyszłościowy trend. Na tę chwilę jesteśmy też po wielu badaniach, między innymi z WP Naturalnie, z których niestety wynika, że tylko 20% Polaków przewiduje zakup samochodu elektrycznego. Naszym zadaniem jest ich edukować, przedstawiać jak najwięcej atutów elektromobilności, ponieważ wszyscy w to wierzymy. Na tę chwilę mamy zarejestrowanych w Polsce prawie 30 tysięcy samochodów elektrycznych, w tym samochody plug-in. Na ten moment mamy 2000 stacji ładowania, natomiast jak państwo dobrze wiecie, w ciągu najbliższych 5 lat będziemy mieli 15 tysięcy stacji ładowania. Przy boomie i przy sukcesie polskiej fotowoltaiki, a przypomnę, że jest to 600 tysięcy już dachów na domach prywatnych, które są opatrzone fotowoltaiką, no powinniśmy pozytywnie w tę stronę patrzeć i iść do przodu, ponieważ możemy być w pewien sposób niezależni, energetycznie niezależni, jeśli chodzi o ładowanie własnych samochodów. Dzisiaj, tak jak mówię, to jest 30 tysięcy samochodów, ale żeby zmienić sytuację w polskich miastach, żebyśmy coraz mniej mogli widzieć smog, a przypomnę, że kwestie właśnie związane ze smogiem to trzecie źródło związane z emisją pyłów zawieszonych. No musimy wspólnie w tę drogę elektromobilności. No właśnie wspólnie, pan podkreśla, panie Arturze, że wspólnie pewnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc stąd pytanie od razu do pana Rafała Kręcisza. Pan jest dyrektorem Departamentu Transportu Zeroemisyjnego. Rozumiem, że to wspólnie, to właśnie by współdziałać z sektorem prywatnym, rządowym, samorządowym, tak by ten transport zeroemisyjny był, no życzmy sobie co najmniej tak popularny jak fotowoltaika w Polsce. Czy tak jest i czy do tego wasze działania zmierzają? Oczywiście to byłoby naszym celem, aby tak powszechnie nasz produkt, prawda, rozprowadzić na rynku i zbliżyć się do wielkości związanych z fotowoltaiką. Oczywiście dużo zależy od dalszych uzgodnień pomiędzy chociażby krajami członkowskimi a Komisją Europejską, o dalszych losach pakietu Fit for 55, prawda, gdzie od 2035 roku mówi się nawet o tym, prawda, że rejestrowane mogłyby być jedynie pojazdy zeroemisyjne. Oczywiście my jesteśmy gotowi jako Narodowy Fundusz. Jak państwo pewnie wiecie, mamy kilka działań i sukcesywnie jakby zwiększamy naszą ofertę. W tym momencie już oferujemy dopłaty dla osób fizycznych. Za chwilę ruszamy dla przedsiębiorców, samorządów. Mamy dopłaty do transportu zeroemisyjnego publicznego. Będziemy też za chwilę komunikować nowe działanie związane z infrastrukturą ładowania, o której przed chwilą mówił pan prezes. Także na koniec roku będziemy mieć naprawdę szeroki wachlarz możliwości wsparcia we wszystkich segmentach de facto elektromobilności. I panie Rafale, mogę myśleć tutaj, że liczyć, że to jest jakiś rodzaj zapowiedzi, że od przyszłego roku pewnie już w ogóle ruszy szybciej cały ten program wsparcia tej infrastruktury, to są ładowarki elektryczne, wodorowe, o których wspominaliśmy, ale cały ten sektor z takim wsparciem od przyszłego roku rozumiem, że też nabierze jeszcze szybszego tempa niż teraz, czyli na przykład potencjalni beneficjenci, kiedy mają wypatrywać dat szukania tych programów, zapisywania się, wysyłania wniosków, jak to wygląda? Czyli jeszcze wrócę, czyli od 12 lipca mamy nabór czynny, prawda, dla osób fizycznych. Myślę, że na początku listopada ogłosimy nabór dla osób prawnych, dla samorządów i także w listopadzie powinniśmy ogłosić nabór na infrastrukturę wsparcia, a tak fizycznie podejrzewam, że będzie to pod koniec listopada lub na początku grudnia. Także w moim przekonaniu w styczniu 2022 roku wszystkie te elementy będą już realnymi działaniami
i nasze nabory będą fizycznie rozpoczęte, a powiedzmy te dwa najbliższe miesiące dajemy sobie czas na ich poskładanie i uruchomienie. No to teraz jeszcze wracając na chwilę do pana Artura. Panie Arturze, bo czytam w raporcie Together Razem dla Klimatu taką diagnozę, wniosek, że o ile walka ze smogiem tym domowym przebiega coraz sprawniej, bo mamy mnóstwo programów wsparcia, jak Czyste Powietrze, Stop Smog i tak dalej, plus te zakazy sprzedaży kopciuchów. O tyle czytam w waszym raporcie, że redukcja zanieczyszczeń z transportu jest na takim etapie, że wciąż jest wiele do nadrobienia. To jest wasza diagnoza. Chciałbym zapytać o to, czym ona będzie skutkowała, to znaczy diagnozujecie i co dalej? Rozumiem, że jest jakiś pomysł na szerszą walkę z tym właśnie, z tymi zanieczyszczeniami? Diagnoza wynika z raportu, polskiego multimedialnego raportu klimatycznego, który jest naszą pracą w Tugeterze i cały czas nadpisujemy ten raport, można na bieżąco oglądać, czytać, uzupełniamy artykuły. Natomiast jest to diagnoza z połowy tego roku. Tak jak pan dyrektor wskazał przed chwilą, w listopadzie będą odpalane projekty właśnie dla osób prawnych, bo jesteśmy zachwyceni, że osoby fizyczne, trendseterzy, biorą na siebie często ten droższy koszt samochodu elektrycznego, ale dopiero wtedy, kiedy do gry wejdą przedsiębiorcy i tak jak NFOŚ tutaj wspiera właśnie przedsiębiorców i NFOŚ będzie wspierał współfinansowanie leasingów, to dopiero wtedy będziemy mogli mówić o znacznie większej skali. Dlatego my też patrzymy na ten listopad i na końcówkę tego roku i początek 2022 roku bardzo optymistycznie, bo jak wiemy, przedsiębiorcy są w stanie ponieść większy koszt związany z zakupem samochodów elektromobilnych. Gorąco też zapraszamy w ramach też prac Tugetera do najbliższego wydarzenia, które będzie 3-5 listopada w hotelu Regent, będzie to Polska Moc Biznesu, gdzie 3 dnia będziemy mówili właśnie też i z przedstawicielami NFOŚ-u i Ministerstwa Klimatu na temat ekologii, na temat powietrza. Także gorąco Państwa też zapraszamy do tego projektu. To jest polskamocbiznesu.pl i tam rzeczywiście trzeci dzień, to będzie 5 listopada, będziemy traktować i będziemy omawiać najświeższe dane i będziemy mogli mówić też o tych trendach, które się teraz kreują. 3-5 listopada Polska Moc Biznesu. Niech się Państwo czują zaproszeni. Proszę śledzić na pewno na stronach money.pl, też będziemy o tym opisywać, bo to ważne, żeby dbać o nasz klimat. Kończąc nieco temat transportu zeroemisyjnego, pan dyrektor, pan Rafał Kręcisz wspominał o tym, że to nie tylko samochody, którymi jeździmy, powinny być zielone. Zielona powinna być również komunikacja miejska. I chciałbym dopytać, panie Rafale, jak tutaj wygląda sprawa z przechodzeniem na zieloną komunikację miejską właśnie. To znaczy, pewnie część z Państwa wie, że pojazdów komunikacji miejskiej, takich czynnych w ruchu jest ponad 12 tysięcy. My w tym momencie zakontraktujemy około 650 milionów złotych jako formę wsparcia dla samorządów. To będzie oznaczało kilkaset wymienionych pojazdów. Postawiliśmy duży program, kontynuację tego styczniowego naboru o wartości 2 miliardów złotych. Staramy się o dodatkowe środki z Krajowego Planu Odbudowy, także w najbliższych latach Narodowy Fundusz wtłoczy w rynek kilka miliardów złotych w ten obszar, więc wydaje się, że to będzie znacząca zmiana jakościowa, jeśli chodzi o tabor autobusowy w miastach. Tego sobie życzymy i mamy nadzieję, że to nam się uda. Miejmy nadzieję, trzymam za to kciuki jak najbardziej, bo też chodzi o to, żeby ten zbiorkom był zielony. Wtedy też będziemy mogli apelować o przesiadanie się do tego i redukowanie emisji. A ona jest potrzebna jeszcze też w tym naszym przydomowym ogródku mimo wszystko. Ja znowu wracam do raportu Together na stronach Together o tym, że walka ze smogiem nabiera tempa. Czytam. To jest bardzo ważne, by poprawić jakość powietrza w Polsce, wymiana źródeł ciepła, wsparcie osób niezamożnych. To są też diagnozy i wnioski, które są do przeczytania w Państwa raporcie, ale chciałbym, panie Arturze, żeby pan nieco teraz szerzej narysował ten problem mimo wszystko smogu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce i co teraz jeszcze trzeba z tym zrobić, bo rozumiem, problem cały czas jest i potrzebuje jakichś konkretnych rozwiązań. Szanowni Państwo,
problem z niską emisją jest powoli rozwiązywany. Można powiedzieć, że grupy osób bardziej zamożnych są świadome, poczuwają się do tego, natomiast musimy pamiętać, że w domach jednorodzinnych też mieszkają osoby, które są często na skraju ubóstwa i dla takich osób wymiana tak zwanego kopciucha na piec gazowy no, stanowi duży problem. Nie dość, że finansowy na samym początku, to później taka osoba też tłumaczy, że ona będzie musiała za ten gaz płacić czy za inne źródło ciepła. I razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska tutaj czy z organizacjami, które rozszerzają wiedzę, dochodzimy jakby do wszystkich możliwych osób, które przy domach jednorodzinnych wymieniają te kotły grzewcze na kotły gazowe czy elektryczne. Natomiast zawsze zostaje ta grupa najbardziej ubogich, którzy mówią wprost, oni po prostu ich na to nie stać. I tutaj z tego co wiemy, w niedługim czasie też będą plany nie tylko edukacyjne, ale też i wspierania tych najbardziej ubogich osób, które będą musiały przechodzić na ten tryb rzeczywiście bardziej ekologiczny. Powiem jeszcze drugą rzecz, no bo w temacie dzisiaj transportu i elektromobilności już za chwilę zobaczycie Państwo dużą kampanię informacyjną, gdzie bohaterem będzie jeden z kierowców rajdowych, który przesiada się właśnie na elektromobilność i cały nasz zespół Tugetera, który też brał udział przy tych wszystkich odcinkach, które Państwo zobaczycie na YouTubie, ale też i w telewizji, muszę przyznać, że testując samochody elektromobilne jesteśmy pod gigantycznym wrażeniem. Czy to, nie będę wymieniał marek, ale każdemu Polakowi rekomenduję przynajmniej jazdę próbną samochodem elektrycznym albo wypożyczenie samochodu elektrycznego, który pewnie na ulicach dużych miast już jest dostępny. No, emocje z jazdy takimi samochodami są gigantyczne. Przypomnę tylko, że jest jeszcze szereg atrybutów, które pozwalają nam szybciej się przemieszczać. To jest chociażby możliwa jazda po buspasie. Także ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest tylko 30 tysięcy użytkowników samochodów elektromobilnych, ale liczymy po doświadczeniach i po jeździe tymi samochodami, iż za chwilę właśnie w 2022 roku tych osób będzie znacznie, znacznie więcej. No, panie Arturze, taka jest przyszłość i w tej przyszłości powinniśmy się już niedługo znaleźć. Sam przyznam, że jako fan motoryzacji przez długi czas myślałem, że to te samochody napędzane paliwami tymi standardowymi dają najwięcej frajdy, ale nie. Miałem okazję też jeździć elektrykami i w sumie przełożenie mocy jest tak wybitne, że nawet dużo, dużo frajdy. I myślę, że sport również ten motorowy powinien w tę stronę zmierzać, ale to jest oczywiście temat rozrywkowy, a my też mówimy o tym i tutaj znowu panie Rafale, bo pan Artur już o tym wspominał, o programach wsparcia, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze. On został rozpisany na 10 lat. Ja również w raporcie, który jest na stronach Together, mogę przeczytać o rewolucji, która nadchodzi i już widać zmiany w podejściu Polaków do ogrzewania swoich domów. Już to nie jest tak, że węgiel jest najczęstszym źródłem ogrzewania w polskich domach. Przechodzimy na gaz, ale nie tylko. Jest to dobra zmiana na pewno, jeśli chodzi o kwestię ogrzewania w domu. Program Czyste Powietrze na 10 lat, ale no, był rozszerzany. Banki przyszły z pomocą, czyli dla najuboższych też jest już jakaś pomoc. Co dalej z tym programem? Co udało się zrobić dotąd, ale jaki jest też pomysł na przyszłość, by ten program Czyste Powietrze, rozumiem, trwał i rozwijał się w najlepsze? Panie redaktorze, powiem szczerze, że to nie jest jakby do końca zakres moich obowiązków, ale oczywiście jest pan, tak jak pan redaktor powiedział, dołączyły do programu Czyste Powietrze banki, jest ich coraz więcej. Za chwilę w planach Narodowego Funduszu oraz banków jest otwarcie ponad 3 tysięcy okienek, w których będzie można złożyć wnioski, także ta dostępność tego programu jest coraz większa i tak naprawdę można powiedzieć, że jest na wyciągnięcie ręki. Plany są bardzo poważne, są pewne moduły projektowane do refinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy z nowej perspektywy finansowej, pewne obszary z funduszu modernizacyjnego, także na pewno środków nie zabraknie. Kwestia dotarcia właśnie do tych wykluczonych, bo tu jest duży problem. Oni nie są w stanie często, prawda, organizacyjnie tego ogarnąć. Oczywiście mają
problem z finansowaniem takich przedsięwzięć, także tutaj Narodowy Fundusz, Ministerstwo Klimatu bardzo poważnie do tego tematu podchodzi. Chcemy edukować, chcemy docierać do tych, którzy w tym momencie z różnych powodów nie są w stanie przystąpić i chcemy ich w następnych latach przekonać. Panie Rafale, pan mówił o edukacji, pan Artur wspominał o edukacji, to jeszcze wracając na chwilę do elektromobilności w takim razie, czyli do jak najbardziej pana ogródka, bo świetnie, że znane nazwiska, twarze będą promowały elektromobilność i pojazdy elektryczne. Pan mówił już o tym dzisiaj, o rozwoju tych ładowarek elektrycznych, ale chciałbym powiedzieć i panie Rafale spytać o to, jaka skala się państwu marzy i jaka jest perspektywa, ile lat będziemy musieli czekać i czy to będą ładowarki tak zwane szybkiego ładowania, czyli jeśli ja kupię pojazd elektryczny i dostanę na niego dopłatę, to czy idąc na kawę, ciastko w pół godziny mi wystarczy i doładuję auto i przejadę Polskę, czy tak właśnie ma to wyglądać i czy uda się ten rozwój, rozumiem, żeby Polska była elektryczna i zielona, również połączona tymi ładowarkami? No, dokładnie taki jest plan, czyli w programie, który notyfikujemy w tym momencie w Komisji Europejskiej o wartości 800 milionów, co do zasady, główną część stanowią właśnie te szybkie ładowarki, które pozwolą nam ładować się szybko, sprawnie, ładować się pomiędzy przejazdami, pomiędzy dużymi aglomeracjami. Jest tam też miejsce dla wolniejszych ładowarek, tych nieogólnodostępnych, czyli stanowionych na, powiedzmy, posesjach przedsiębiorców, samorządów, do których no, dojście jest ograniczone i tam nie będzie mogła być jakby rekomendowana usługa ładowania. Do tego w kolejnej edycji Mojego Prądu też znacząco ma być ułatwione stawianie ładowarek takich już dla osób fizycznych, także no, w moim przekonaniu w perspektywie 2-3 lat pokrycie Polski ładowarkami będzie znacząco większe, tak jak pan tutaj prezes powiedział, około 2000 ładowarek, jeśli weźmiemy pod uwagę te nieogólnodostępne, to być może to jest poziom 5000 punktów ładowania, natomiast my mamy w planach co najmniej 15-17 tysięcy projektów zrealizować, także wydaje się, że to będzie zupełnie inna jakość już w perspektywie 2-3 lat, bo przypomnę, że nabór rozpoczniemy pewnie pod koniec roku lub na przełomie roku, no i wtedy rozpatrzenie takiego projektu, pewnie część będzie się już realizowało w trakcie rozpatrywania, część pewnie będzie czekało na rozstrzygnięcie, no i później proces inwestycyjny, powiedzmy do maksymalnie do 2 lat, czyli perspektywa 2022, końcówka 20, początek 23, to już jest ten czas, kiedy liczymy na to, że te ładowarki z naszych środków fizycznie pojawią się na rynku. Na koniec jeszcze jeden wątek do pana Artura, bo chciałbym zapytać pana, czy to wszystko, cała ta transformacja energetyczna, zmiana nastawienia, edukacja i rzeczywiście walka ze smogiem, ze skutkami zmian klimatycznych, czy to wszystko będzie miało sens i potrzebuje do tego tak zwanych smart city, czyli inteligentnych miast i czy taka rewolucja wprowadzania tych inteligentnych miast, czyli smart city w Polsce jest możliwa i czy ona już się dzieje, czy to jest dopiero pieśń przyszłości? To już się dzieje. To oczywiście, panie redaktorze, jak pan pewnie wie, to już się dzieje, to jest potrzebne, ponieważ to miasta są głównymi centrami, które zapewniają właśnie ten ruch elektromobilny. Te miasta generują najwięcej energii, to elektrociepłownie, dzięki którym możemy też odzyskiwać ciepło. Możemy tutaj właśnie w mieście mieć najwięcej tej synergii energetycznej. To miasta mogą być najmądrzej rozwiązywane, jeśli chodzi o transport publiczny. I to my niestety jako obywatele będziemy musieli się coraz bardziej zmieniać, jeśli chodzi o nasze zachowania, tam gdzie powinni korzystać z transportu ogólnodostępnego i powinniśmy jak najbardziej tutaj do tego ekologicznie podchodzić. Natomiast miasta coraz częściej, tak jak tutaj pan dyrektor mówił,
są już w zasięgu ruchu elektromobilnego. Z naszych testów wynika, że można rzeczywiście przejechać całą Polskę dzięki samochodom elektromobilnym. Oczywiście są do tego potrzebne zmiany zachowań. Czasem to jest 30 minut, czasem to jest 45 minut, jeśli chodzi o ładowanie. Ale jadąc samochodem benzynowym też często stajemy na stacji benzynowej, czy jakiś posiłek, więc mądre, rozsądne planowanie to jest troszkę inne przyzwyczajenie, jazda samochodem elektromobilnym. Same aglomeracje miejskie dają tą przestrzeń, gdzie możemy rzeczywiście bezpiecznie w obrębie tej aglomeracji jeździć samochodem elektromobilnym, aczkolwiek już myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy, w ciągu najbliższego roku będziemy mogli odważnie też wyruszać w podróż po całej Polsce. Są oczywiście osoby, które to realizują, mają na to swój plan i muszą bezpieczniej to wszystko zaplanować. Natomiast to jest przyszłość i my musimy w tym brać udział, ponieważ od tego zależy nasze zdrowie, od tego zależy zdrowie naszych dzieci i musimy jak najmądrzej tym wszystkim zarządzać. I o tym wszystkim szerzej na pewno w dniach 3-5 listopada podczas Polskiej Mocy Biznesu, a gośćmi Money to się liczy byli Artur Beck, producent i organizator szczytu klimatycznego Together. Dziękuję bardzo. Zapraszamy 5 listopada na właśnie Dzień Ekologiczny. Będzie to transmitowane również na wirtualnej Polsce na głównej stronie i na naszej zakładce u Państwa na Maneju. Tak jest. 3-5 kongres ESG Polska Moc Biznesu. Zapraszamy już dziś z tego miejsca. I Rafał Kęcisz, dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia. I jeszcze jedno ważne zaproszenie dla Państwa jutro, czyli 27 października, ważne wydarzenie dla Money.pl, bo po raz trzeci zostaną rozdane nagrody Money.pl w kategorii Człowiek Roku, Firma Roku i Technologia Roku oraz nagroda specjalna redakcji Money.pl. Zachęcam do oglądania, śledzenia tego wydarzenia, nasze media społecznościowe, ale też strona główna Wirtualnej Polski, czyli wp.pl oraz Money.pl i nasze media społecznościowe już jutro od 19.30, ale od rana będziemy o tym informować, więc proszę spędzić z nami dzień, a wieczorem obejrzeć uroczystą galę z wręczenia nagród Money.pl. I to wszystko na dziś. Paweł Orlikowski. Do zobaczenia.